Koninie, i to jest myślę, że duży sukces klubu sportowego Studio Tańca Escudo, który po raz czwarty skutecznie aplikował w konkursie związanym ze zorganizowaniem Mistrzostw Polski właśnie w tańcach latynoamerykańskich. Ja bardzo się cieszę, że tym samym Konin jest gospodarzem tychże mistrzostw. Przez najbliższe dwa dni zjedzie do nas z całej Polski wiele par, które będą rywalizowały o tytuł najlepszych par w danych kategoriach, ale jeżeli chodzi o przybliżenie tego wszystkiego, co będzie się działo w ciągu dwóch dni, myślę, że będą najbardziej kompetentne osoby, które organizują, które za chwileczkę poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to jest, co się będzie działo w Koninie, jest to istotne z punktu widzenia funkcjonowania naszego miasta. Można powiedzieć i pokusić się o taką opinię, że Konin tańcem stoi, ponieważ proszę zwrócić uwagę, już od najmłodszych lat staramy się popularyzować taniec, który staje się rzeczywiście coraz bardziej popularny wśród dzieci i młodzieży. Przecież mamy wiele klubów czy też stowarzyszeń, które uczą tańca od najmłodszych lat. Tego rodzaju właśnie stowarzyszenia czy też osoby indywidualne występują przecież na naszym festiwalu piosenki i tańca. W tym roku również takowe osoby będą gościły. A jak gdyby zwieńczeniem tych sukcesów od najmłodszych lat są już rywalizacje w takich turniejach, jak właśnie ten, który będzie organizowany w najbliższą sobotę i niedzielę. Proszę Państwa, będziemy mieli 500 par z całej Polski w 50 różnych kategoriach, ale myślę, że na samym początku to będzie coś, co będzie bardzo cieszyło nasze oczy, bo wystąpią dzieci z Konina. Dzieci, które pokażą, jak mogą małe właśnie dzieci cieszyć się, ale i nie tylko cieszyć, bo taniec to również sposób bycia, to umiejętność kształtowania pewnych nawyków związanych z ruchem, ale i również kształtowania manier. Osoby szczególnie zajmujące się tańcem towarzyskim są osobami, które są swoją osobowością, można powiedzieć, pokazują właśnie kulturę bycia, kulturę wysławiania się i komunikacji. I za chwileczkę zobaczycie, bo oddam właśnie tym Państwom głos. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że miasto Konin w związku z tym, że będzie ten turniej organizowany w naszym obiekcie, w hali Rondo, która należy do Mosiru, będzie stosownie ten obiekt przygotowany tak, aby godnie móc przyjąć wszystkich gości, którzy pojawią się, a pojawią się, jeżeli chodzi o sędziów, goście z zagranicy, którzy takim okiem niezależnym będą wszystkie pary podczas tego turnieju oceniać. Proszę Państwa, zatem oddaję głos sprawcom tego zamieszania, które w Koninie będzie, pozytywnego zamieszania, które będzie właśnie odbywało się w najbliższy weekend. Liczę na to, że będzie to wydarzenie, które odbije się echem w Polsce, ale i pewnie za granicą. Bardzo proszę. My przede wszystkim chcieliśmy podziękować miastu, że kolejny raz, miastu, Mosirowi, Konińskiemu Domowi Kultury, że kolejny raz wspierają nas w tych naszych szalonych pomysłach, bo bez tego na pewno nie udałoby nam się zrobić tak olbrzymiego przedsięwzięcia. Także dla nas to ma bardzo duże znaczenie, bo mamy nadzieję, że Konin pokazujemy z bardzo dobrej strony. Przede wszystkim przez
te 3 dni, bo to już dzisiaj się wszystko zaczyna, zaczynają się zjeżdżać tancerze, przez 3 dni cały czas w okolicy tutaj Konina wszystkie hotele, wszystkie restauracje gdzieś wypełnione będą po brzegi naszymi tancerzami, naszymi gośćmi. Do niemalże poniedziałku, bo niektórzy do poniedziałku zostają. Także 4 dni intensywnych, gdziekolwiek nie przejdziemy i gdziekolwiek w Koninie, mamy nadzieję, nie odwiedzimy jakiejkolwiek restauracji, to zobaczymy przede wszystkim masę tancerzy. Także mamy nadzieję, że tutaj Konin troszeczkę... Wielokrotnie było tak, że wyjeżdżając z Konina, tancerze bardzo cieszyli się odnośnie tego poziomu organizacji i tego, w jaki sposób ich przyjęliśmy, i mamy nadzieję, dopełniliśmy wszelkich starań, żeby to wszystko wyglądało w tym roku tak samo albo jeszcze lepiej. Także na to liczymy, że będzie bardzo kolorowo i bardzo radośnie przez te 4 dni. W sobotę i w niedzielę są jakby cały czas mistrzostwa, 8 kategorii mistrzostw Polski będziemy oglądali, od juniorów poprzez młodzież starszą i kategorie seniorskie. Jeżeli chodzi o rywalizację sportową, to w pierwszym bloku tanecznym o godzinie 10 możemy zobaczyć pary z turnieju ogólnopolskiego pod patronatem cały czas pana prezydenta. Z turnieju ogólnopolskiego z całej Polski przyjechały do nas pary, jeżeli chodzi o sobotę. O godzinie 14 rozpoczynają się eliminacje mistrzostw, 13:30 eliminacje mistrzostw Polski. I te eliminacje mistrzostw Polski trwają do około godziny 16:00-16:30. I około o godzinie 18 rozpoczynamy galę. Sobotnia gala jest z udziałem muzyki na żywo. Mamy fantastyczny zespół, który będzie nam przygrywał do tej gali, jeżeli chodzi o wszystkich tancerzy, którzy będą. W niedzielę natomiast właśnie będziemy mogli oglądać przede wszystkim w dopołudniowej części naszych konińskich tancerzy. Ponad 30 par od 5 roku życia mamy przyjemność, będzie miało okazję tańczyć na tym turnieju i zdobywać swoje pierwsze. Niektórzy pierwsze, niektórzy już troszeczkę oszlifowani są, także będziemy mogli sobie obejrzeć. O 13:30 rozpoczynają się eliminacje kolejnych kategorii i o godzinie 18:00 rozpoczynamy galę. W tym roku niedzielną galę poprowadzi również, przyjęła nasze zaproszenie, Iwona Pawlowicz, także myślę, że to również dodatkowa atrakcja będzie. To teraz może trochę mówię. Tak, ja może od strony takiej technicznej, jak to, proszę Państwa, wszystko wyglądało, ponieważ tego typu impreza, jest ogłoszony konkurs Federacji Tańca. Kluby zgłaszają się, Federacja Tańca wybiera najlepsze oferty. Także cieszymy się, że Federacja zawierzyła tutaj i nam, i miasto Konin, abyśmy tego typu imprezę zorganizowali. Szanowni Państwo, do Konina zjeżdża się właśnie w tym momencie z transfer sędziów. Mamy 7 sędziów zagranicznych. Jest to sam, no nazwijmy to, top świata odnośnie, top trenerski, top sędziowski, który będzie tutaj do Konina zjeżdżał się. Również mamy polskich sędziów. Łączna ilość sędziów jest to 20 sędziów, którzy będą brali udział w pracach komisji. Także naprawdę same wybitne osoby. Tutaj dodam z technicznych spraw. Zobaczcie Państwo na przykład w sobotę 5. parę świata, która będzie tańczyła w kategoriach dorosłych. W kategoriach młodzieżowych są obecni finaliści Mistrzostw Świata. W niedzielę z kolei w juniorach, w tak zwanych juniorach starszych, kategorii 14-15, mamy również jako Polska finalistów Mistrzostw Świata. W tamtym tygodniu w kategorii seniorskiej, proszę Państwa, również odbywały się mistrzostwa i polska para była w finale. Także wszystkie te pary będą w Koninie. Wszystkie te pary tu w Koninie będą walczyły o tytuły, o nominacje na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy. Także no, wszyscy najlepsi tancerzy tutaj, proszę Państwa, się zjadą, dlatego bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału. Tak jak tutaj Anna powiedziała, od godzin porannych rozpoczyna się blok turnieju ogólnopolskiego, później Mistrzostwa Polski od godziny 13:30 i o godzinie 18:00 wieczorna gala, podczas których będą już te najlepsze polskie pary brały udział w tej całej rywalizacji. Przez 2 dni Konin, można powiedzieć, będzie stolicą polskiego tańca sportowego. Liczę na to, że mieszkańcy pozytywnie odbiorą
tą organizację tego turnieju w Koninie. Zachęcam do tego, aby przyjść i zobaczyć na własne oczy ten szyk, piękno i elegancję, która będzie tutaj w tym obiekcie przez najbliższe dwa dni. Właśnie w tym obiekcie, Pani Dyrektor, jak konińska hala przygotowana jest na to, żeby ugościć no tak znamienite pary taneczne z całego naszego kraju, ale i też gości z zagranicy. Jest to kolejna, już czwarta, przypominam sobie, w niedalekiej odległości kilku miesięcy, duża impreza, której patronuje, ale przede wszystkim partneruje i współorganizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to dla nas bardzo duża radość. Bardzo Państwu dziękuję, że zwróciliście się do miasta z możliwością wykorzystania również naszych potencjałów, które są w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oczywiście, proszę Państwa, staramy się sprostać wszelkim wymaganiom, ale również i wspierać, tak, z naszej strony, tak żeby te imprezy organizowane wspólnie, imprezy pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Konina były na wysokim poziomie. Mamy świetnego organizatora, więc mamy gwarancję już sprawdzonego wielokrotnie, że te imprezy organizowane wspólnie z Państwem są zawsze na wysokim poziomie i na taki poziom Państwa zapraszamy. Jestem przekonana, że wszystko będzie pięknie, będzie ładnie. Ja dodam, że dla miłośników pływania oczywiście basen będzie otwarty.